Witajcie na kanale Kwasogranie, Franek Koleje za sterami Wisły Kraków. Oczywiście pierwsza sprawa, dzisiaj mecz zapewne, jak wiecie, pucharowy. Sprawdzamy kalendarz, wyjazd puchar u siebie oczywiście. Może to będzie ten dzień, może nie, a może tak. To ten dzień, kiedy przedłużymy sobie kontrakt naszych zawodników, może nie wszystkich w tym odcinku, żeby Was tutaj nie zanudzić, ale tak, pierwsze Chikchan. Negocjuj kontrakt, przedłużamy. Dobrze się Chikchan sprawuje, gra w lidze, wymienia się tutaj pozycjami, akceptuj rotacyjny, jest jak najbardziej dla nas akceptowalne. Myślę, że 2 lata spokojnie jest to dla nas do przyjęcia. Kontroferta 1 rok. Ok. Zignoruj klauzulę odstępnego i tutaj nie chciałbym zbytnio tego budżetu rozkręcać, więc złóżmy mu taką samą ofertę, uczciwa propozycja, super, mamy to. Lecimy dalej, Leszczyński, negocjuj kontrakt. I tutaj wydaje mi się, że rok kontraktu 3,5, ważny, akceptuj. Przedłużenie, kontroferta na rok jeszcze. Ok. Akceptuj. 3,5. Będziemy szukać na pewno bramkarza, może nie w tym sezonie, ale w przyszłym sezonie. Jest Broda, jest Kordoba wypożyczone, Krzyżanowski. Negocjujmy. Tutaj młody zawodnik. Myślę, że chciałbym, żeby został u nas, ważny. Kontroferta. Ja bym go dał na rotacyjne występy. Ważny, ok, akceptuj. Młody zawodnik z nami się tutaj. Chciałbym, żeby się z nami związał na 5 lat, na 3 lata. Akceptuj, dobrze. Możemy na to przystać. Akceptuj. I 500, zobaczmy wynagrodzenie. No, czy tutaj nam podpowienie 500, to myślę, że 1500 będzie adekwatnym wynagrodzeniem. Uczciwa propozycja. Myślę, że za 500 moglibyśmy go nie wziąć. Żunka. Na razie nie przedłużamy. Osyra. 1 rok, 32 lata. Wydaje mi się, że dogra do końca. I tutaj będziemy szukali zmiany. Uryga. Negocjujemy kontrakt, ale raczej też do sprzedania. Zobaczymy, jak ważny. 2 lata, przedłużmy na 2 lata. Bez przedłużenia, kontroferta rok. Zignoruj klauzulę, ok, 3300. Na 5, no dobrze. Szanowski, tutaj się zastanowimy, kolej jak najbardziej. Tak mówię, Chrzanowski, Osyra, zastanowimy się, bo wydaje mi się, że jeżeli przyjdzie kolejny sezon i będziemy próbowali ściągnąć Ryszkiewicza, ważny piłkarz, on pewnie będzie chciał kluczowego, a nie, okej, okay, dobra. Tutaj chciałbym 3-letnim kontraktem go, rok, kontroferta 2 lata, spróbujmy. Dobra, zignoruj klauzulę, 2200. Ok, ma to sens, ma to sens. A resztę chyba zawodników, tak jak mówiłem, przedłużymy w kolejnym odcinku. I zostanie nam jeszcze Jaroch, Szot do przedłużenia, Goku Roman, Starzyński na pewno, Duda, no nie chce przedłużyć, więc raczej do sprzedania, Carbo, Olejarka, Nagamatsu, Talar, Miki Wilar, no trochę tych zawodników jest, Żyro raczej nie, Sobczak, no też będziemy szukać tutaj alternatywy pewnie, jest Rodado na pewno do przedłużenia, Kobusiński, Kobusiński nie ma takiej potrzeby. Jeszcze raz sprawdzimy sobie ten kalendarz, jest puchar i potem jest mecz, no właśnie, mecz z Koroną Kielce i potem PSV. No tutaj Rodado
Rodado, 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 Rodado. I Sobczak oczywiście. Rodado, Sobczak. Szukamy go wzrokiem. Jest Sobczak. Z lewej, z prawej strony Miki Vilar. Uryga na obronie. Olejarka, Duda. Karbo z przodu. Za Gomeza, który rozegrał nawet ciekawe spotkanie. Szot. Szot, 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 szot. Jest Goku Roman za Starzyńskiego. Uryga tutaj Osyra. Kolej. Żunka. Żanowski. Leszczyński na bramce. Rodado. Roman. Kobaski zostaje. Jaroch, tutaj Gilberto, Czubak za Sztila, Antonik, Francis może zostać, Gogu może zostać, jak najbardziej. Zachęcam Was do oglądania, do komentowania, no i widzimy się w kolejnych na pewno odcinkach, a teraz przed nami Puchar Polski, Skra Częstochowa. Wout, Kato, Mas. Mas to jest piłkarz, który myśleliśmy kiedyś, znaczy myśleliśmy kiedyś o sprowadzeniu. Oglądajcie karierę Hutnika Kraków. Tam możliwe, że już trafił ten zawodnik. No właśnie. Zapraszam Was serdecznie na tamtą karierę. Ale teraz jesteśmy na meczu Wisła Kraków Skra, Puchar Polski. Jak sami wiecie, mamy trzy cele na ten sezon. Wygrać Puchar Polski to jest główny nasz cel. Wygrać Mistrzostwo Polski. Tutaj postaramy się to zrobić, aczkolwiek Zagłębie ten ostatni mecz nam odjechało troszkę. Może być troszkę trudniej realizować ten cel. No i dobrze pokazać się w lidze konferencji z PSV. Chciałbym dotrzeć do finału. Nie mówię o wygranej, bo znaczy mówiłem kilka razy, że chciałbym go wygrać, ale tutaj jakby podchodzimy do tych zespołów z oporą, ze względu, że mamy świadomość tego, że są to zespoły lepsze od Wisły Kraków, a na pewno z większym budżetem i tutaj mogą sobie pozwolić na mocniejsze transfery. Teraz shot od podcinka w stronę Goku Romana, nieudane to podanie. Kra dość ciekawie na razie rozgrywa te zawody. Młody Kato. Obrona coś dzisiaj wysoko tą piłkę ekspeduje poza obręb pola karnego, ale to można powiedzieć, że jest dobra taktyka ze względu na to, że nieraz się zdarza, że gdzieś tam piłka wpada pod nogi snajpera w polu karnym, gdy jest pchana dołem, no i tutaj próbujemy to ograniczyć te podania właśnie dołem, żeby nie było tych błędów. Teraz shot, Karbo troszkę był zdenerwowany, że nie wychodził w podstawowym składzie. Kolej jest Sobczak. Dobrze utrzymał się przy piłce. Piłka do Miki Vilara. Poprzeczka Rodado. Mamy pierwszą bramkę. 23 minuta. Wisła Kraków wychodzi w Pucharze Polskim na prowadzenie. Piękna sprawa. Rodado, tutaj Miki Vilar mógł zdobyć bramkę dla zespołu. No i jeśli chodzi o transfery, to myślę, czy o transfery wychodzące z klubu, tak? O zawodników, których chcemy wypchać, to myślę, że to będzie Talar. Myślę, że to będzie Żunka, którego staramy się sprzedać od dłuższego, znaczy sprzedać. No, jeżeli pozyskamy Wodowika czy innego lewego obrońcę, który go zastąpi, ale zastąpi go i będziemy wiedzieli, że jest to wzmocnienie. No bo jak widzicie, na razie te transfery robimy, ale nie trafiamy z tymi zawodnikami. Phil przyszedł do klubu, siedzi na ławce. A i teraz ściągnięta piłka prawie z głowy Koleja. Dobrze, Duda. Jest Goku Roman. Podanie do Karbo, Miki Vilar tutaj, no nie udało się.
próbuje Carbo jeszcze przejąć tą piłkę, ale Skra bardzo dobrze poukładana na razie w defensywie. Powiedziałbym, że z dużą łatwością Wisła Kraków wchodzi w pole karne, ale jak widzicie, tak nie jest, tak nie jest. Tutaj dobrze ułożona obrona gry no, sprawia trudności podstawowej drużynie, podstawowej jedenastce Wisły Kraków. Oni, mam nadzieję, że nie oszczędzają się przed tym pucharowym spotkaniem. Statystyki. No, posiadanie piłki Skra. Posiadanie piłki Skra, tak jak mówiłem, to oceny naszych zawodników nie są najlepsze. No i Skra dominuje w tym spotkaniu. Prowadzimy 1-0, ale mam wrażenie, że Skra może jeszcze tutaj coś zwojować. Teraz próba szota. Szot. Dobra piłka w stronę Rodado, odgrywa to Sobczaka, Sobczak ma trochę miejsca, ale no niepotrzebnie poczekał, pomogło to ustawić się bramkarzowi Skry. Teraz piłka do Kucharczyka, jest Niki Wilar, jeszcze dośrodkowanie, ale kolejny rzut roczny, nie, tym razem od bramki Wood. Bramkarz Skry po prostu. Albo Gilberto jeszcze nie, ale może Gilberto dostanie rzeczywiście szansę w tym spotkaniu, po to też został zebrany na ławkę rezerwowych. Shot, indywidualna akcja naszego zawodnika, podanie do Sobczaka, przedłużenie do Rodado. Mamy w końcu 2-0, 60 minuta i tutaj raczej spokojnie, aczkolwiek jak to mawiają trenerzy, 2-0 to jeszcze nie jest wygrany mecz. Duda, Gogu pewnie, Duda albo Gilberto zmienią pewnie Carbo, ale też może zajdzie Duda, tak, wiecie, Duda no nie chce zdjąć z nas tego transferu swojego, więc pewnie w przyszłym sezonie już go nie zobaczymy w barwach Wisły Kraków. Będziemy próbowali zastąpić go Olejarka, tam kuka do składu, bardzo dobrze się sprawując. Ale też będziemy przymierzać się jakiegoś zawodnika, który jest totalnie zewnątrz, który możliwe, że wzmocni go ofensywę. Nagamac został wprowadzony jako ten z matka. No nie przebił się do pierwszego składu, nie dostaje może już tyle szans od trenera, ale jak wiecie, mamy urodzaj w tej linii. No i teraz 74 minuta. Zejdzie Duda, wejdzie Gilberto, wejdzie Gogu, wejdzie Czubak, wejdzie Kobacki i wejdzie Antonik Zawilara. W ten sposób zagramy tę resztę spotkania. Mam nadzieję, że będziecie z nami do końca. Komentujcie, subskrybujcie. No i teraz Olaf Kobacki, aj do niego piłka szyta, mam nadzieję, że na miarę nie dochodzi. Skra, tak tu jest Skra. Próbujemy zablokować ten atak Skry. Na razie 0 z tyłu utrzymuje Szczyński. Ale chciałbym prześwietlić skład Skry po tym spotkaniu, bo tutaj widzę potencjał w tych zawodnikach. Może nie we wszystkich, bo ten strzał mógł wyglądać lepiej. 55 minuta. Gogu. Gilberto. No i niestety. Aj, Gogu próbował odebrać futbolówkę.
statystyki. Tak jak mówiłem, udało się troszkę podrobić. Uskra grała bardzo fajnie. Oceny rozdawał jak zwykle Leszczyński, Sobczak, no i Dawid Szot w tej pierwszej krótce. Wywiad pomyczowy jak najbardziej zrobimy. Tutaj wydaje mi się, że nie ma co opuszczać tego wywiadu meczowego. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Spektakularna wygrana? No nie wiem. Po prostu wygrani Tomasiewicz, to go zmotywuje. To zagra z Koroną Kielce, to na pewno ten mecz w świetle występującej ekipy. Mecz w lidze to też ważna sprawa. Irlandia, odrzucamy, potwierdź, nagroda z turnieju, dzięki niej możemy zwiększyć budżet na najbliższy sezon, to jest bardzo fajne, pracuj dalej nad sobą, to jest bardzo fajne, że ten budżet zostanie zwiększony w przyszłym sezonie, 29 milionów razem, no nie wygląda to źle, 15 milionów zysku. Zobaczymy, jak przełoży się to na budżet naszej drużyny w przyszłym sezonie, jak to będzie wyglądało, ale jeszcze wróćmy do tej skry, bo to jest ciekawa sprawa. Pierwsza liga. Nie ma skry. Czyżby skra? No to zobaczmy w drugiej lidze. Alcho poszedł do Polonii. No to zobaczmy w Ekstraklasie. Tu chyba za szybko coś zmienialiśmy te kluby, sekundkę, jeszcze trzecia liga by było. Tutaj jest trzecia liga. Alvarado. What? Czy wy widzicie to co ja? Roberto Alvarado, 15 tysięcy płaca. Skra Częstochowa, dziękuję. Kato, Kai Kato, Mas. Nie no, to jest mistrzostwo świata. Jednym transferem mogliby rozbudować cały budżet klubu. Alvarado. Jednym transferem. 28 milionów. Dziękuję. Pozamiatane. No, powiem wam, że to jest, Skra zrobiła naprawdę obrona. Kto tu jest? Kucharczyk, Bartosiak, Madzia, Wypart, Filip Nawrocki. Okej, okay. Pomocnicy Alvarado, Kato. Alvarado to jest ten Michał Kipliński. On tam coś próbował strzelać, ale nie wychodziło mu. Mas, Sajdak. No, powiem wam, zaskoczył mnie ten Alvarado. Ale rzeczywiście, mamy 33 tysiące na płacę. I rzeczywiście udałoby nam się ściągnąć takiego Alvarado z wolnego transferu, nawet płacąc mu 15 tysięcy, przekraczając nasz budżet,
to my tyle nie zarobimy w sezon, to sprzedając tego Alvarado i tutaj może to jest pomysł na biznes, na przyszłość. Komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.